Warsztat WMD Piaseczno wita ponownie. Dzisiaj będzie nie o lokomotywach, tylko o częściach od nich, o podzespołach. Co tutaj mamy? Tutaj mamy dolny kadłub od przekładni 2A100. Dlaczego tu jest? No jest w tej chwili gwintowanie wszelkich otworów i później będzie czyszczenie i mycie. Tutaj mamy piękną warstwę smalcu takiego, mazutu, kurde, tak zwanego. Czyli wiele lat nie wymieniania oleju w tej przekładni. Tutaj widzimy gwintownik, rurki tłoczące, rurki smarne tłoczące olej do smarowania łożysk. Tutaj łożysk dyfra i innych. Jakie gwintowniki są potrzebne? Tak z pamięci, na szybko. M8, M10, M12, M14, M20, M24 i M27. Gwintowniki i narzynki, co by i też śruby pogwintować. Śruby, nakrętki. No chyba, że ktoś bogaty, no to sobie kupi nowe nakrętki, no to wtedy nie ma problemu. No a niestety my bogaci to nie jesteśmy. Także tak to wygląda. Tu jeszcze wlew oleju przed demontażem, korek. Tu jest otwór pod pompkę. Wszystko będzie gwintowane. No, a tutaj co my tu mamy? A tutaj sobie wisi górny karter. Obgwintowany ten też będzie myty, czyszczony. Także o, tu jest tabliczka znamionowa tej przekładni pięknej. O, może jakoś spróbuję. O, jest. Tu jest tabliczka po rumuńsku. 2A100, numer 669, rok produkcji 1981. No trochę się buja, więc ten. Tutaj jest oznaczone takie nasze wewnętrzne, warsztatowe. No, tutaj jeszcze przychodzi górny. Górna taka pokrywa, czyli tak zwana czapa. Ta czapa leży tam na warsztacie. No tu jest przyrząd do podnoszenia, zrobiony przez nas. Zresztą wiele przyrządów żeśmy wykonali, bo przecież nie ma takich rzeczy. Nigdzie się tego nie kupi. No i tak to wygląda. Idziemy dalej. O, tutaj nawet wózek na węgiel z węglem do ogrzewania się. O, tutaj są przekładnie następne do następnego kompletu. No tutaj jest jeszcze 1A100 do tego kompletu, co robimy. Są zestawy trzykołowe. Dwie już mają zarzucone obudowy wstępnie. Ten trzeci, właśnie ten pod tą 2A100669, czeka na wstępny montaż. Tu są wszelkie wałki, wszystko jest poczyszczone, łożyska oczywiście wszystkie komplety wymienione na nowe. Nie ma lipy, bo oszczędność na łożyskach to jest nieoszczędność na rozmiórce, to się zaraz wszystko rozpieprzy. O, tutaj właśnie jest do tej 669 wałeczek, podkładki regulacyjne, poprzykrywane, zabezpieczone olejkiem. O, tutaj jest z kolei właśnie ta górna pokrywa do tej 2A100669 z tym pokrywką rewizyjną taką na boku, żeby zobaczyć współpracę wałka atakującego z kołem talerzowym. A tu są dorobione na szybko takie szpilki, żeby skręcać jedną górną z dolną obudową po prostu do transportu. No i chyba to tyle. Także nasza prasa, ten. Także jak na razie to dziękuję i do kolejnego.